Dzień dobry. Moim gościem i Państwa jest dzisiaj Andrzej Piaseczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Andrzeju, Opole nasze jest bardzo Panu dobrze znane z amfiteatrów, wiele razy Pan występował. I w Pana odczuciu, czy miasto Opole jest tolerancyjne? To pytanie z grubej rury na początek, bo już chciałem zacząć mówić o festiwalach i tym, że Opole znam oczywiście z perspektywy jeszcze dziecięcej przez telewizję, bo tak to było, kiedy byłem dzieckiem i potem w mojej młodości, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, no to faktycznie ten festiwal był zawsze nie tylko świętem miejscowym, ale świętem telewizyjnym i co za tym idzie, świętem wszystkich, którzy festiwal oglądali, a przecież to jest historia polskiej piosenki w jej najpiękniejszych przejawach miejscami. Czasem, kiedy gdzieś tam na jakichś serwisach streamingowych można podejrzeć jakieś naprawdę archiwalne materiały o tych festiwalach i archiwalne wykonania, występy artystów, no to jest naprawdę wielka radość. Zwłaszcza, że dla mnie to jest możliwość skonfrontowania tych materiałów z opowieściami na przykład moich starszych kolegów, koleżanek z tym, o tym, co to się tam wydarzało czasem w amfiteatrze i poza nim, co później już było faktycznie również w dorosłym życiu moim udziałem. Także Opole to dla mnie przede wszystkim środowisko muzyczne i piosenkowe, ale też miasto moich przyjaciół, wielu moich przyjaciół. Stąd odpowiadając już na właściwe pytanie, moi przyjaciele są tolerancyjni, ale szczerze mówiąc całego miasta nie znam. To jest tak, że wszędzie, gdzie mieszka się albo wszędzie, gdzie się pojedzie, są ludzie dobrzy, kochani i światli. No i w ogóle ludzkość, rzeczywistość polega na tym, że nie stanowią oni wyłącznie ze składu osobowego żadnego miejsca, do którego się pojedzie, więc w tym podzielonym świecie, w tym podzielonym kraju, w tym bardzo mocno podzielonym kraju, przede wszystkim trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. I to nie jest tak, że jeśli ktoś nie podziela moich wartości, albo wręcz sprzeciwia się im, to nie jest partnerem do rozmowy. Dlatego z jednej strony nie umiem odpowiedzieć na pytanie, z drugiej strony mam nadzieję, że coraz więcej miejsc, w tym również Opole, to będą tolerancyjne i akceptujące różne wolności osobiste miejsca. A z trzeciej, no cóż, wiem, że świat nie jest idealny i idealny nie będzie. To nawiązując też tak już do muzyki, czy według Pana tak muzyka, tak, jest też taką lekcją edukacji, może być dla wszystkich w sumie, dla nas, dla naszego całego społeczeństwa? Zdecydowanie tak. Muzyka to emocje. Emocje to człowieczeństwo. To ludzkość. I niezależnie od różnego rodzaju poglądów artystów, którzy tworzą muzykę, nie tylko muzykę, sztukę w ogóle, sama sztuka powinna, jeśli nie jest przejawem, nie wiem, twórczości kabaretowej czy jakiegoś nurtu wyraziście społecznego, sama w sobie powinna łączyć, a nie dzielić, więc myślę sobie, że artyści, zresztą mam na to doskonale wiele przykładów, bo przecież spotykam się na różnych scenach z różnymi artystami. I my mamy różne poglądy i również Państwo wiedzą, czasem wypowiadamy je głośno i wtedy można pokazać palcem na mnie albo na kogoś innego. Ja reprezentuję taki światopogląd, ktoś zupełnie inny. Ale przecież kiedy jesteśmy na jednej scenie albo za kulisami, to nie szarpiemy sobie koszulek i nie plujemy na siebie. Stąd być może, choć jestem daleki od robienia z siebie czy kogokolwiek innego wzorców zachowania, stąd mimo wszystko być może jesteśmy jakimś dobrym przykładem dla reszty, bo tak jak mówię, nie obligowałbym absolutnie nikogo do tego, żeby dzielić moje emocje związane ze światopoglądem. Oczywiście byłbym przekonywał w rozmowie, że dlaczego ja wyznaję takie zasady i takie wartości, ale jestem, skoro mówimy o rozmowie, otwarty na adwersarza i na inne po prostu systemy wartości i sposoby życia.
To bardzo ważne jest właśnie, co Pan teraz powiedział o tych wartościach, o tym dzieleniu Polaków, bo no niestety żyjemy teraz w takich czasach, że niestety jesteśmy bardzo mocno podzieleni. Można tak. I co można byłoby takiego zrobić? Albo jak to, może jakaś recepta na to? Może? To trzeba byłoby być wróżką albo mieć moce sprawcze, przynajmniej w jakiejś części równe z boskimi, czego wiadomo, że nikt z nas nie ma. Ale mamy głowy na karku i w tych głowach czasem mogą się rodzić różnego rodzaju pomysły na kształtowanie rzeczywistości. Myślę, że bezpośrednim pomysłem, o którym zawsze trzeba przypominać wszystkim, znów niezależnie od tego, jakie poglądy mają, jest uczestnictwo w wyborach powszechnych, bo nawet jeśli system demokratyczny nie jest idealny, a nie jest, to lepszego chyba nie wymyślono i po prostu trzeba zawsze podnieść tyłek z kanapy, nie myśląc o tym, że nasz głos nie ma wpływu. Zawsze ma wpływ na to, co się dzieje i co się stanie, choć uczciwie mówiąc, polityka, niezależnie od tego, pod jakim sztandarem się uprawia, jest wyjątkowo brudnym światem i światem tego rodzaju, do którego ja nie chciałbym wkraczać. Wierzę, że są ideowcy w każdej partii, w każdym poglądzie. Są, oczywiście. Niemniej jednak, no, interesy, które idą czasem za tymi światopoglądami, powodują, że no po prostu gdzieś tam ideowość zostawia się w przedpokoju, za pokojem, do którego się wchodzi i potem rozdaje karty. Więc chciałbym, co dla mnie jest bardzo istotne i ważne, wydaje mi się, że Państwo, którzy oglądacie tę rozmowę, jednak już wiecie, jakie mam poglądy, ale to nie znaczy, że kiedy pyta się mnie o nie, to ja będę je wyrażał w sposób, nie daj Boże, agresywny albo taki, który będzie jakimś rodzajem ujmy dla kogokolwiek, kto myśli inaczej. Świat jest podzielony, my uwielbiamy się dzielić, ale przecież w gruncie rzeczy wszystkim nam chodzi, albo powinno chodzić o to samo, to znaczy o nasze dobro, nawet jeżeli lokujemy je w innych miejscach. Więc jeśli chodzi nam o dobro, to powinniśmy zrozumieć jedno, że najczęściej dobro leży we zbiorach wspólnych. Nie pod granicą, że tak powiem, ekstremaliów, do których każdy z nas ma skłonności, ale w tym zbiorze, w którym możemy wszyscy się znaleźć, dzieląc inne światopoglądy. Teraz też tak bardzo jest nagłaśniana sprawa hejtu w internecie i nie tylko, wśród całego społeczeństwa, na różne tematy, tak? Przede wszystkim kolor skóry, wyznanie, czy to orientacja. Szczepienie się, nieszczepienie, tak. Śpiewanie hymnu, emocje, czy mamy do nich prawo, czy nie, czy będąc osobą rozpoznawalną i czego przykładem jest Basia Kurdej, przecież właśnie dziewczyna stąd. Mówię o tym głośno, bo to jest tak, że oczywiście za rozpoznawalną twarzą powinien iść pewien poziom dyplomacji w wyrażaniu swoich myśli, co uprawiam w tej chwili w rozmowie z Panem. Ale z drugiej strony nie powinno z nas to czynić maszyny. Mamy prawo do własnych emocji, czasem ekstremalnych. I jesteśmy tylko ludźmi, ale z drugiej strony aż ludźmi. I za taką chęcią uładzenia siebie nie powinny iść absolutnie nigdy takie skłonności, nie wiem, do utrzymania pozycji, czy do tego takie rozważania, czy ja dostanę reklamy, albo nie dostanę reklamy. Brawo, Basia, bo jesteśmy ludzcy, bo jesteśmy ludźmi i mamy prawo do czasem nawet emocji, z którymi ktoś może się inny nie zgodzić, to jest jasne. Ale nie czyńmy z siebie bezdusznych maszyn tylko po to, żeby utrzymać jakieś swoje, choćby apanaże właśnie. A czy Pan jako artysta spotkał się w swojej karierze z hejtem? No, jasne, ale z drugiej strony, uśmiecham się mówiąc jasne, ale do tego uśmiechu musiałem
dojść, mocno myśleniem w głowie, jak to zrobić. Zwłaszcza, że narzędzia, którymi nowoczesność nas obdarza, takie jak internet, powodują, że możemy tam, nie podpisując się, czy po prostu ukrywając swoją tożsamość, no właśnie hejtować, obrażać i tak dalej. Ale z drugiej strony, bo nigdy ta moneta nie ma jednej strony, z drugiej strony są przecież serwisy internetowe, które po artykule od razu jest napisane: sprzeciwiamy się hejtowi w sieci, takie komentarze będą usuwane. A ja jeszcze z innej strony mogę powiedzieć, że wszystko można powiedzieć. Sposób tylko, w jaki, że trzeba znaleźć właściwe słowa. Można nawet w inteligentny, dobry, uśmiechnięty sposób kogoś próbować urazić. Ale jeśli się to robi w taki sposób, to wszystko jest okej. No jeżeli się używa tylko wulgaryzmów i tego rodzaju rzeczy, żeby dotknąć kogoś, wtedy zwykle odpowiadam na tego rodzaju zaczepki, że w zasadzie to, co mówimy, świadczy bardziej o nas niż to, o kim mówimy, niż ten, o kim mówimy. Więc jak ja doszedłem do tego, żeby dzisiaj się uśmiechać? Nie czytam. Nie przywiązuję wagi, staram się być dobrym człowiekiem, nie zawsze mi to wychodzi. Znowu jesteśmy ludzcy, więc nie robimy samych dobrych rzeczy w życiu. A już na pewno nie powinniśmy podlegać, bo oczywiście mogę mówić w większości o sobie, o własnych doświadczeniach, bo one mi są najbliższe, ale znam wielu innych artystów, czy przyjaźniłem się z ludźmi, o których wiedziałem, że krytyka, nawet uzasadniona, no, nie jest tym, co potrafią do siebie przyjmować, więc każdy musi się nauczyć, bo w gruncie rzeczy, jeżeli spotykamy się w ogóle z oceną, to znaczy, że nie jesteśmy letni, że to, co robimy, niezależnie od tego, czy artystycznie, czy życiowo, czy światopoglądowo znów, powoduje jakieś emocje, to już dobrze. A to już dobrze. Jeśli powoduje emocje negatywne, no cóż, zawsze można próbować rozmawiać, ale wiem, że jest jakaś część ludzi, z którą rozmawiać się nie da, bo nie chce, bo oni nie chcą rozmawiać. Więc no cóż, trzeba znów przyjąć do siebie, że świat nie jest idealny, ale my mamy wpływ na własny ekosystem, że tak powiem. Czyli na to, jak my się znajdziemy w swoim świecie. A jeśli będzie większa ilość nas, którzy postanowimy, że czujemy się dobrze, że próbujemy być dobrymi ludźmi i tak dalej, to jest zawsze szansa na efekt motyla, że gdzieś tam wywoła to ten drobiazg, tornado dobra po drugiej stronie kuli ziemskiej. Czyli tak już abstrahując z tego całego hejtu, od tych wszystkich takich niefajnych gdzieś tam rzeczy dla nas, dla każdego człowieka, jeszcze tak wrócę do amfiteatru, do muzyki. Czy jest jakiś taki festiwal, taki jeden gdzieś tam taki wyjątkowy, który utkwił panu w pamięci? Nie, to jest w ogóle niemożliwe. Odpowiedź na to pytanie, proszę mi wybaczyć, ale dla artysty jest niemożliwa, szczególnie dla takiego, który pojawiał się na tych deskach amfiteatru od wielu, wielu lat w różnych momentach. Najgorsza jest jednak taka rzeczywistość, która powoduje, że polityka w taki czy w inny sposób steruje festiwalem. I myślę, że powiedziałem już wszystko w tym temacie, że to nie trzeba więcej komentować. Mam ogromną nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócę do amfiteatru, bo planuję długie, dobre życie, więc zobaczymy, co się stanie dalej. Ale no, ja mam bardzo wiele wspomnień różnego rodzaju od mojego debiutu, o którym poza mną pewnie nikt nie pamięta i bardzo dobrze, który odbył się właśnie na Festiwalu Opolskim w konkursie debiutów właśnie, wtedy w teatrze, czyli tutaj przed remontem. Zawsze Jankowi Borysowiczowi mówię, kiedy siedział wtedy w jury, że no widzisz, ja występowałem jako debiutant i oczywiście kompletnie nic nie udało mi się osiągnąć. Mało tego, ten występ z tego teatru można znaleźć na YouTubie. Miałem długie włosy w skórze gdzieś tam, śpiewałem tak sobie, więc nie mam pretensji, ale zawsze sobie żartuję, że no widzisz, a jednak się udało, bo też życie nie jest tylko pasmem sukcesów i trzeba, jeżeli coś jest twoją pasją, po prostu próbować to robić i już.
No więc kiedy mówimy o festiwalu, to przede wszystkim nie tylko amfiteatr, ale również i teatr. Wiem, że koncerty odbywały się hip-hopowe na wolnej przestrzeni, więc no jakby festiwal ma wiele twarzy i na tę wielość twarzy i na rozwój festiwalu liczę jako artysta, bo wiemy, że on przez lata podlegał różnym zmianom i powinien podlegać, bo świat się zmienia, bo zmieniają się formy komunikacji, przekazu. I jeśli festiwal będzie skostniały i zamknięty w jakiejś takiej kostce, to wcześniej czy później umrze, niestety. A nie chciałbym, żeby tak się stało. Więc liczę na to, że festiwal będzie się zmieniał, ponieważ dzisiaj odbierałem statuetkę dla Radka Kobiałko, czyli Opolanina, człowieka bardzo mocno z festiwalem związanego. To oczywiście nie powinienem mówić za niego, ale mam nadzieję, że jako niespokojny duch, a takim z całą pewnością jest Radek właśnie, będzie w przyszłości miał jakiś udział w zmienianiu festiwalu. Ale nie chciałbym też, żeby to, co mówię, pozostawiło w obserwatorach, w naszych widzach jakieś takie wrażenie, że jestem tutaj marudny na to. Nie, absolutnie nie. Po prostu wiem, że my się również zmieniamy, więc świat się zmienia, wszystko powinno się zmieniać. Liczę na to, co w przyszłości się stanie z festiwalem, również na moje uczestnictwo w nim. Więc można powiedzieć krótko, nie patrzmy się w przyszłość, to co było, tylko patrzmy się do przodu. Być może tak, w końcu nastaną te dla nas piękne... Licząc na to, że polityka i animozje różnego rodzaju odchrzanią się od festiwalu raz na zawsze. Tak już na koniec. Chciałbym też Pana poprosić, żeby po prostu Pan pozdrowił naszych widzów, naszych Opolan. Przepięknie wszystkich pozdrawiam. Myślę, że nie jest wykluczone, że spotkamy się na ulicach tego miasta, bo jak już powiedziałem podczas tego wywiadu, mam przyjaciół, genialnych ludzi tutaj w Opolu i za każdym razem, kiedy mam dłuższą chwilę możliwości spędzenia czasu w Opolu, to można mnie spotkać i na bulwarach nad rzeką, na których sobie czasem biegam, albo chodzę na bardzo długie spacery, albo w tym przepięknym parku w drodze do zoo, no albo u moich znajomych, albo gdzieś w kawiarni. Ręce po prostu, szczególnie w lecie. Także serdecznie pozdrawiam i proszę podejść do mnie, kiedy byśmy się przypadkowo zupełnie mieli spotkać w Opolu. Do zobaczenia. Także drodzy Państwo, tak jak Państwo słyszeli, Pan Andrzej zaprasza do przywitania się z nim, jeżeli go spotkamy gdzieś na mieście, na rynku, czy to na Bolko. I serdecznie Państwa pozdrawiamy i życzymy miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.